Cześć, witajcie na naszym kanale. Mam na imię Karol. A w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować nasze nowe urządzenie. Jest to nasza spawarka laserowa 4 w 1. Z racji tego, że poznajemy nowe technologie, poszerzamy nasz asortyment. Również zainteresowaliśmy się takim oto urządzeniem i dzisiaj chciałbym Wam je w paru słowach przedstawić, do czego służy, jak to używać i co za pomocą takiego urządzenia można robić. Nasz zestaw składa się z podajnika drutu, ze stacji roboczej razem z głowicą spawalniczą, tak wygląda głowica, oraz w naszym przypadku, z racji tego, że nasze urządzenie jest mocniejsze 3 kW, mamy zewnętrzną chłodnicę. W przypadku urządzenia o mniejszej mocy chłodnica jest wbudowana. I także te trzy elementy wchodzą w skład zestawu, jeżeli chodzi o spawarkę. Natomiast trzeba pamiętać o gazie osłonowym, w tym przypadku jest to argon. A nasze stanowisko do testów, czyli nasz stół spawalniczy razem z osłonami, jest również wyposażony w orciąg, żeby tutaj nie zanieczyścić sobie zanadto powietrza podczas testów i prób. Tak jak wspomniałem we wstępie, nasza spawarka laserowa posiada cztery funkcje, a więc pierwszą i główną i podstawową jest spawanie, kolejną jest cięcie, następnie możemy te spawy wyczyścić, a funkcją ostatnią, czyli czwartą, jest czyszczenie powierzchni szeroką wiązką lasera. W tym miejscu materiału chciałbym zaznaczyć, że ta technologia jest dla nas nowością, wciąż się tego uczymy, więc jeżeli Wy macie ochotę potestować te urządzenia razem z nami, zapraszamy do naszej siedziby. Jeżeli chcielibyście, żebyśmy wykonali dla Was jakieś testy spawania, cięcia lub czyszczenia, możecie wysłać do nas próbki. Dane kontaktowe znajdziecie w opisie tego filmu. A tymczasem przejdźmy do pokazania tych wcześniej omówionych funkcji. Także jak widzicie, spawarka stoi, spawarka działa. Zapraszamy do naszego centrum pokazowego, zapraszamy do przeprowadzenia testów. Pojawcie się osobiście. Jeżeli nie możecie, wyślijcie materiały, przeprowadzimy testy dla Was. A tymczasem, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, wątpliwości, sekcja komentarzy jest Wasza. A ja dziękuję Wam za obejrzenie do końca i do zobaczenia w kolejnych filmach, ponieważ tematów odnośnie tego urządzenia jest jeszcze do poruszenia sporo.